Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow. Gościem Radia Gdański Państwa jest dziś Przemysław Marchlewicz, radny Sejmiku Pomorskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Wczoraj był tutaj marszałek pomorski Mieczysław Struk i powiedział, że wy członkowie PiSu to w sposób ideologiczny krytykujecie komercjalizację, a to po decyzji Sejmiku o komercjalizacji dwóch szpitali, zakaźnego i tego w Gdyni. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Jak nieprawda, nieprawda? Absolutnie. Komercjalizacja, przekształcenie szpitali w spółki ani nie poprawi dostępności do usług medycznych, ani nie poprawi ich jakości. A jest rzeczywiście otwarciem do prywatyzacji w przyszłości. Dlatego jesteśmy tam uczciwi. Ale wyciągnąć trochę pieniędzy z budżetu państwa na te długi, które szpitale mają. Tak, ale po drugiej stronie pojawiają się również problemy finansowe szpitali związane z amortyzacją, bo przy okazji przekazujemy majątek w sposób akurat moim zdaniem nie do końca właściwy. Przekazywane są nieruchomości do szpitali, a często są to nieruchomości dla tych szpitali zbędne. No dobrze, skoro to nie jest ideologiczna krytyka, to może porozmawiamy o tym, jak sobie poradzić z długami, rosnącymi długami szpitali. I to właściwie prawie wszystkich. No wiadomo, że tu jest pewien problem systemowy, tak? Problem związany z reformą Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też reformą tak zwanego płatnika. I jest to bardziej problem po tej stronie niż po stronie właścicielskiej. Forma zarządzania... Taka, można czekać na te reformy. Forma, no to trzeba zapytać kolegów pana marszałka z Platformy Obywatelskiej, którzy od 5 lat do tego... Tak się mówi, a wie pan jak to jest. No, dużo ważnych spraw. Oczywiście, oczywiście. Tylko podobno zdrowie jest jedną z ważniejszych spraw. Natomiast forma zarządzania szpitalem, czy jest to spółka prawa handlowego, czy jest to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, fundacja, czy jakiekolwiek inna formuła, nie ma żadnego znaczenia. I no nie ma o to jakieś tutaj znaczenie, bo... I to, że mamy plan, w ramach którego możemy odzyskać troszeczkę pieniędzy, to jest jeszcze jeden przykład na to, że działamy akcyjnie, że nie próbujemy rozwiązywać problemu od początku do końca, tworząc dalekosiężne plany, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, tylko no okej, nadarza się okazja, to dobrze, wykorzystujemy. Okay, a jaki wy macie dalekosiężny plan? Że za kilka lat nadarzy się okazja, na przykład pojawi się inwestor, który szpital będzie nadal miał coraz niższy kontrakt, nadarzy się okazja, będzie wchodził inwestor, szpitale będą prywatyzowane. Ale i to jest złego? Jakby główny. No, to może oznaczać, że dostępność do służby zdrowia, publiczna dostępność zagwarantowana w Konstytucji po prostu będzie pogorszona. A dzisiaj jest świetna, prawda? No dzisiaj publiczna jest fatalna. Dzisiaj jest fatalna, ale przynajmniej ktoś stwarza pozory kontroli. Ale po co nam takie pozory? Jak pan nie może się dostać do lekarza, mimo że pan płaci składkę? Przeprowadźmy reformę i zróbmy reformę, a nie przekształcajmy szpitali w spółki. Dobrze pan wie, że ani ja, ani pan nie przeprowadzimy reformy. Oczywiście. A dzisiaj jest jakie rozwiązanie? Pan by doradzał co marszałkowi, oprócz tego, żeby powiedział premierowi, żeby coś zrobił? Przede wszystkim na dzień dzisiejszy to pan marszałek powinien w ocenie nie tylko radnych opozycyjnych, ale również radnych własnego klubu, przygotować bardziej długofalowy plan, jeżeli chodzi o rozwój szpitali na terenie województwa pomorskiego. Na dzisiaj my nie wiemy do końca, co będzie przekształcane w spółki, co będzie prywatyzowane. Może sobie należy powiedzieć, sprywatyzujmy szpital jeden, drugi, trzeci. Te szpitale pozostawmy... Marszałek to powie głośno, pan będzie lodówkę otwierał i zamykał. Te szpitale pozostawmy... proszę mnie nie łączyć z panem Jackiem Kurskim. No, kiedyś byliście kolegami. Pozostałe szpitale, część szpitali pozostawmy sprywatyzowanych, część szpitali pozostawmy w rękach samorządowych i powiedzmy sobie to głośno, co chcemy dokładnie zrobić, jak ma wyglądać służba zdrowia na Pomorzu, a wtedy działajmy, a wtedy róbmy te przekształcenia. Pan, ja też bym chciała to słyszeć głośno, spółki. Tylko już słyszę opozycję, która, bo przecież wy mówicie prywatyzacji nie, nie i nie. I to jest właściwie w przypadku każdej placówki tego typu jak szpital. Więc już widzę taki program, który przedstawia marszałek, a wy jesteście za. Ja nie powiedziałbym wcale, że byłbym przeciwny takiemu działaniu, które byłoby zaplanowane i długofalowe. To nie jest kwestia ideologiczna. Jak to nie jest kwestia ideologiczna? Pamięta pan radnych, to byli radni w Bytowie z Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostali wyrzuceni, bo tylko zagłosowali za jakimś przekształceniem? Być może, no ale znam też inne przypadki, czy to w Tczewie, czy w Kwidzynie, gdzie radni Prawa i Sprawiedliwości tego typu pomysły popierali, także ja bym się raczej nie przywiązywał tutaj do koloru politycznego. Dobrze, ale co zaszkodzi komercjalizacja? Próbujmy przekonać pana marszałka, żeby doprowadził do sytuacji, w której powstanie długookresowy, dalekosiężny plan, jeżeli chodzi o pomorską służbę zdrowia. I od tego zacznijmy. Nie można go przekonać? On tego nie widzi potrzeby? Może widzi, ale może uważa, że to jest trudne, bo może uważa, że działa w otoczeniu, w zmiennym otoczeniu prawnym i tak dalej, ale przede wszystkim w mojej ocenie nie ma zgody co do tego wewnątrz jego własnego środowiska. To głosy opozycji
w tej materii są mało słyszalne, dlatego że Platforma ma stabilną większość, natomiast, że tak powiem, pogląd o prywatyzacji szpitali w ramach samej Platformy, wśród radnych Platformy jest bardzo popularny. No bo to marszałek część, nawet jest właśnie w tej mniejszości, która tak, mówi, marszałek że jest w mniejszości, rzeczywiście on głośno mówił i chwała mu za to, że 100%, że tak powiem, 100% szpitali, 100% udziału w spółkach szpitalnych pozostanie w rękach samorządu wojewódzkiego. Natomiast no, głosy wielu radnych są inne. Plany dotyczące przekształceń Platforma Obywatelska na Pomorzu już miała kilka lat temu. Wiadomo, że wokół tego no, jest bardzo dużo kontrowersji w ramach samego środowiska i prośba, żeby się najpierw środowisko Platformy Obywatelskiej w tej sprawie porozumiało. Nie zwalajcie państwo, niech pani redaktor nie zrzuca tego na nas. No, to nie my ponosimy odpowiedzialność. Ja wskazuję tylko jedno. Dzięki przekształceniom szpitali w spółki prawa handlowego pieniędzy nie przybędzie. Dzięki przekształceniu spółki nie poprawi się jakość, że tak powiem, i nie poprawi się dostępność. Ale też nie mogłoby trochę pieniędzy przybyć, bo część osób z powodu takiej, a nie innej dostępności do publicznej służby zdrowia i tak dzisiaj płaci, więc może płaciłaby to pewnie znakomita większość płaci, tak? No. A płaciłaby w szpitalach i na przykład co, za salę jednoosobową 1000 zł, za salę 8-osobową za darmo. Przesadza pan z tym 1000 zł. No, kilkaset złotych, a w sali takiej ogólnej za darmo. No, na pewno wolałbym takiej sytuacji uniknąć. To jest uprawnienie do korzystania z publicznej służby zdrowia z uprawnieniem konstytucyjnym i państwo powinno ten system po prostu w całości przeorganizować. Ja nie chcę tu winić samorządów, bo rzeczywiście samorządy w wielu miejscach robią to, co są w stanie. Jeżeli ja rozumiem ten argument, kiedy słyszę, że no możemy skorzystać z jakichś środków, więc korzystajmy, ale to jest absolutnie półśrodek i to nie rozwiązuje problemu, a pretensje, którą my mamy do pana marszałka i do zarządu województwa jest właśnie przede wszystkim to, że nie ma planu tego, co tak naprawdę chcemy zrobić. Rozumiem, to inny temat, nepotyzm kwitnie na Pomorzu, czy nie? A to się rozwija, pozostawił tutaj dziennikarskim śledztwom, czy ten nepotyzm kwitnie, czy nie kwitnie. A co pan się tak kryje? Co pan nie wie, gdzie koledzy różni i rodziny pracują, pracowali? Ja bardzo daleko jestem od spółek skarbu partii, jak to jeden z profesorów Uniwersytetu Gdańskiego kiedyś mówił. Natomiast no, działo się to zawsze. Podobno skala w tej chwili jest rzeczywiście większa niż w latach ubiegłych. Większa niż jak wy byliście u władzy? Niż jak my byliśmy, niż jak było u władzy SLD. To mówią osoby, że tak powiem, z samego środowiska Platformy, ale ja tego nie oceniam. Trzymam się od tego z daleka. A syn premiera to powinien dostać pracę na lotnisku, czy nie? No, niech pan powie. No. Znaczy, no oczywiście w mojej ocenie to nie było raczej chyba związku pomiędzy tym, co pomiędzy zatrudnieniem pana Michała Tuska a panem premierem. No oczywiście pewnie nazwisko jemu w wielu miejscach życia ułatwia, no ale... A panu ułatwiało, czy przeszkadzało? Mi osobiście? No pańskie nazwisko. No, czy mi utrudniało, czy ułatwiało. Był pan kiedyś prezesem portu, prawda? Tak, absolutnie. To był też nepotyzm? No, nie miałem członków rodziny. No dobrze, to polityczny nepotyzm, tak to nazwijmy. No dobrze, no to zadajmy sobie pytanie, jakie trzeba spełnić kryteria merytoryczne? Ja uważam, że kryteria merytoryczne spełniam. Kryteria ale pewnie znaleźliby się tacy, oczywiście, ale że pan jestem członkiem partii politycznej, no dzisiaj jakoś sobie radzę w biznesie i także myślę, że jest to problem na pewno poważny, bo gdzieś powinniśmy postawić granicę. A gdzie ona jest? Zatrudnianie członków rodzin, tworzenie, że tak powiem, takich sitw, no ale najbardziej... Ale wie pan, przecież nie mamy do czynienia z takimi przypadkami, że minister rolnictwa zatrudnia swego syna bezpośrednio, tak? To gdzieś daleko, on pracuje w spółce podległej. No po co te słowa pana premiera, że syn się ma zwolnić, jeżeli okazuje się, że człowiek tam pracuje od 10 lat? Przeholował? Zagalopował? No, chyba troszeczkę. Ja myślę, że mierząc go tą miarą, podobnie zwolnić musiałby się Michał Tusk. Nie chcę, no nie dziwię mu się. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo. Gościem państwa i Radia Gdańsk był dziś Przemysław Marchlewicz, radny Sejmiku Pomorskiego z ramienia Prawa i